Ile ta jedna druga dodać 0,5? Jedna druga też? Jakoś nie? Ciekawe, ty wiesz, czy ty wiesz. To ci podpowiem może. O, podpowiedz. Bo to masz jedna druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dodać połowa? 1/5? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę graczy. Ja przypominam wam, że możecie grać w Quiz House na wszystkich możliwych urządzeniach za pomocą wersji webowej. Pierwszy link opisia, my zaczynamy odcinek. Ile to jest 20% z 500? 20% z 500 to jest to. Bardzo ładnie. 150 zł. A ty ile byś sądził? 125. 20% z 500 to jest 125. A nie, 20%. To byłoby 25%. Dobra, sekunda. Na luzie. 20% z 500 to jest 200. Czysto. Nie, w procentach to też nie. W procentach nie. Nie w tych. No. 150. 20% z 500. 250. 125? 25. No więcej. To 50. Więcej. 75. Kto napisał lalkę Prusa? Prus. Tak jest, Bolesław Prus. Strzelisz jakiegoś autoprofiatora? Nie, nic mi nie przychodzi kompletnie. Lalkę Prusa? O kurde. Mickiewicz? Nie wiesz, który polski pisarz? Kocham moją panią z polskiego, naprawdę. To co, strzelisz mi jakiegoś polskiego pisarza, który by napisał lalkę Prusa? Nie. No dobra. Nie upokorzę się. A jakiej był narodowości? Może pruskiej. Tak, pan też jest z historii polskiej, ale może wiesz. To jest Piłsudski chyba. Super. Nie pochodzisz stąd, a wiesz. Stalin? Powiedziałeś, że jest prezydentem Polski, że był prezydentem Polski. A Chrobry? Nie. Nie, jak to dzisiaj już powiedziałeś, że on był prezydentem Polski, powiedziałem, że nie był. Że był królem Polski, a powiedziałem, że nie był. Prus? Józef Stalin! Mi się wydaje, że to jest Stalin. Stalin? Boże, ile razy to usłyszałem. Bardzo, bardzo źle. Wiem, ale nie powiem. Józef Stalin? Po raz enty ktoś mi to mówi. Jak możecie tak? No bo jest podobny. No, Hitler pewnie, nie? Czy nie? Nie? Oj nie. To będzie Stalin. Tak? Co to jest Sakwana? Rzeka w Francji. Pięknie. Miasto. Gdzie by się takie miasto znajdowało? To w Afryce. Jakaś roślina może? Kojarzy mi się ze swego rodzaju jakieś torebki. Ja bym obstawiał, to strzelam na wyspę. Ty lubisz wyspy chyba. Tak, ja lubię wyspy. No to będzie może ubranie, czy nie? Kto je nosi? Ksiądz. Albo ministranci. Sekwana płynie... korytem rzecznym. W jakim kraju? W jakim kraju? Bo zgadza się. W Afryce? Jakaś nacja? Sekwana to jest pustynia? Ile to jedna, druga dodać 0,5? 1. Pięknie? 0,9, tak? Nie. Co? To jest 0,5 dodać 0,2, 0,7. 2. Jedna, druga też? Jakoś nie. Ciekawe, ty wiesz, czy ty wiesz. To ci podpowiem może. O, podpowiedz. To masz jedna druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dodać połowa? 1/5? O kurde, to jest za ciężkie. 1,4. Jak się mówi prawidłowo? Wieczne czy wieczne? Nie, to są dwa inne słowa. Co oznaczają? Wieczne, czyli coś, co może trwać cały czas lub jest cały czas, a wieczne to jest zjawisko po prostu, kiedy wieje wiatr, jest wiecznie. Tak, wieczne czy wieczne? Wieczne. No proste, wieczne. Wieczne. A czemu nie to drugie? Nie wiem, dyslekcję mam w sumie, ale bym powiedział, że wieczne. Wieczne? A czemu nie wieczne? No nie wiem, tak bardziej wieczne pasuje. Czym były Prusy? Dawna nazwa tak naprawdę Niemiec. Tak, to zalicza. Dawny kraj, tak. Później się przekształciły w Niemcy, zgadza się. W jakie państwo się przekształciły? Jakie teraz jest państwo w tym miejscu? Austria. To były Czechy kiedyś? Nie. Prusy. To była Rosja kiedyś. Prusy były... było to miasto. Który kraj nam to zabrał? Który później się przekształcił w jaki kraj? Austria? Nie. To było Cesarstwo Austro-Węgierskie? Węgry mi się jak to nazywa. Nie wiem. Zabór jakiś podczas wojny? Nie, podczas wojny. Jakiś zabór w średniowieczu? Ale co to oznacza według ciebie zabór w takim razie? Jakaś grupa etniczna? To jak na nich mówiliśmy? Zaborzanie? Prusowie? Nazwij pierwiastki wchodzące w skład H2O. Wodór i tlen. Tak. Woda i wodór. Woda i tlen.
Wodór i woda. Nie. Hadza, wodór i woda. Nie. Powietrze? Tlenek powietrza? Coś takiego? Nie ma pojęcia. Wymyślasz nowe rzeczy. Woda oraz... Boże, oraz powietrze, tlen, nie? Jezus. O kurde. Nie ma takiego pierwiastka kurde. Co to za kraj? Nie ma takiego kraju. Zgadza się, jest to memiczne... Francja. Nie, czekaj. Francja jest tu... Portugalia? Nie. Tak nie wygląda mapa. Tak. Jestem tego co pewna. Co jest nie tak? No w ogóle cała ta część. Nie, w ogóle wszystko jest nie tak. Tak? No. Co jest, opowiadaj, co jest nie tak. A nie, dobra, tylko to. Hiszpania to inaczej. To na pewno, a nie wiem, czy to jeszcze. Tak? Albo tak. Nie wiem, Afryka. Nie, no tu mamy mapę Europy. To który, jaki to jest kraj? Polska. Hiszpania. Holandia? Kanada? Hiszpania? Nie. Czy ty mi powiesz? To jest Portugalia? Mm-mm. Hiszpania. Okej, okay. Portugalia. Nie. Francja? Francja jest tu. Francja jest tu. No Włochy to nie są. Włochy są tu, tak? Nie, tu. Za tu. Kto stworzył postać Wiedźmina? Sapkowski. Tak jest? Jacek... Kurde, nie pamiętam nazwiska. Wiedźmin sam się z siebie stworzył. CD Projekt... nie. To był... To na początku Wiedźmin to była książka. Tak. No i ją napisał, nie mam pojęcia kto. Nie, jest jedna osoba odpowiedzialna za powstanie postaci Wiedźmin. Jego rodzice. Andrzej. Jędrzejczyk? Nie, Nie. Nie wiem, ale tak, Andrzej. No wiadomo, Andrzej musiał stworzyć Wiedźmina. Przeiteruj słowo zwycięstwo. ZWYCIENSTWO. Dobrze. ZWU. Mhm. Y. ST. ZWYCIENSTWO. ZWYCIENSTWO. Ten pan, kto to jest? Wygląda na mafioza jakiegoś, ale nie. Roman Dmowski. Roman Dmowski, bardzo ładnie. Powiedziałem, że to Hitler, ale pewnie nie. Adolfski... Nie! Oj nie! Nie! Pan jego brat, bliźniak. Oj nie! Charlie Chaplin? Nie! To nie Hitler, spokojnie. Nie. Choć dziś parę razy tak usłyszałem. Trudniejsze. O kurde, to jest Hitler. Wygląda groźnie. No, ma no, nie kojarzę go. Ale bym powiedziała, że to jakiś Stalin. Podaj pierwiastek kwadratowy z 16. 4. Pięknie. Ale no, może być ciężko. 16 razy 16, no. Nie chcę... Nie. Pierwiastek kwadratowy z 16 to 16. Oj. Czyli 16 razy 16. 244? Nie. Tak pierwiastki nie działają. Pierwiastek. A co myślę, że pierwiastek jest kwadratowy? Że go nie ma. Się skraca. Pierwiastek... Tutaj, któż to? Mark Zuckerberg. Przez niego mam słabe zasięgi na Facebooku. To jest książę Harry. To nie jest Elon Musk, to jest ten drugi Elon Musk. Kurde, nie wiem, to pewnie jakiś ten, polityk. Skąd? No... W Polsce czy za granicą? W Polsce pewnie, ale nie, to będzie z jakiej Biden, kurwa. Jakiś polityk. Z jakiego kraju? Niemcy. Albo Polska. Kolejne pytanko. Ile wynosi objętość sześcianu o boku 3 cm? 3 razy 3, 27. Piękne. 9? Nie. 18. 9 centymetrów sześciennych. Nie 9. 18? Nie, a jak to obliczałeś? Jakiego wzoru użyłeś? Jest, że 6 ścian, no to 6 i że po 3 cm. 6 razy 3. 6 ściana jest na 3 cm? 3? Nie wiem, 6? Nie mam pojęcia. 9? 18? Nie. Jak się liczy objętość? No właśnie tutaj też jest problem. Objętość sześcianu, 3 cm, 9. 18? Nie. A jak się liczy objętość? Edukację skończyłem już 3 lata temu, więc... Znaczy edukację szkolną. To objętość... szybko ci wyleciało. 9 cm sześciennych? No to 9. 12. Nie, 16. Nie. 18. 3. No nie może być razy 3. 7? Co? Mówi się poprawnie Angola czy Andora? Przecież to są dwa różne kraje. Jedno tak jest w Afryce, drugie w Europie.
Tak między Francją a Hiszpanią, a Andorra jest na samym dole, tam koło Namibii. Super. Andor kojarzę ze Star Warsu, przepraszam. Tak, tak, nawet serial ostatnio powstał. A co byś obstawiła, Angola czy Andorra, to jest poprawna nazwa? Angola chyba. Angola. Angora. Andorra. A co to jest? Miasto. Angola? Nie no, Andorra jest takie państwo na pewno, a Angola nie wiem co to jest, nie wiem czy jest takie słowo. Kto był ostatnim królem Polski? Poniatowski. Tak. Władysław Jagiełło. O nie, bardzo nie. Józef Piłsudski. Prawdopodobnie był to jakiś Zygmunt, nie? Nie. To ci chodzi po głowie. Mieszko pierwszy? On nie był królem. Okej. Okay. Był pierwszym władcą, ale jeszcze nie był koronowany. Okej. Okay. A ja pytam o ostatniego. Ostatni król, tak? No. Bolesław? Sypiał z carycą taką rosyjską. No, wiem, która. Ta. Bo ona to była? Dobra, nieważne. Kazimierz wie... Dużo później. Dużo później? Zygmunt jakiś? Jakbym ci powiedział imię jego? No Stasiu. Możesz. Stasiu. To jaki? Stanisław Wielki. Ostatnim królem Polski... Bolesław Chrobry? Nie, on był pierwszym. Aha. Nie od tej strony. Mieszko pierwszy. Nie był królem. Aha. Spróbujmy z tobą, może podratujesz się. Chrobry? Nie. Już on mówiłem, że on był pierwszym królem. Stanisław? Piłsudski? To już wszystko w tym odcinku, a ja wam przypominam, że możecie grać w Quiz House na wszystkich możliwych urządzeniach dzięki wersji przeglądarkowej. Pierwszy link w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.